Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer life, but together we're alright. You know we're ready for Christmas. Can't wait to head back home when the sleigh bells call. Dzień dobry moi kochani, witam was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Słuchajcie, jak ten grudzień szybko leci. Dzisiaj jak nagrywam ten vlogmas, to jest 6 grudnia, Mikołajki i mam na dzisiaj zaplanowane fantastyczne atrakcje. Razem z moją koleżanką będziemy spędzać prawdziwie babski świąteczny dzień. Już nie mogę się doczekać, właśnie wybieram sobie stylizację, no i zastanawiam się, czerń, biel czy beż, ale najbardziej skłaniam się ku takiemu beżowemu kompletowi. To jest taki komplet sweterkowy, powlekany złotą nitką, więc wydaje mi się, że na takie babskie, świąteczne wyjście będzie idealne. Gdybym mogła spytać was o zdanie i odpowiedzielibyście mi na czas, to bym spytała, ale że nie mogę, to zaraz wszystko będę mierzyć, ale nim to idę dokończyć się ogarniać i zrobić kawę. Włosy gotowe, paznokcie pomalowane. Słuchajcie, ja to w ogóle jestem tak zadowolona ze stanu moich naturalnych paznokci obecnie. Ja ogólnie z natury mam bardzo słabą płytkę, taką bardzo miękką, łamliwą, dosłownie jak papier. I dlatego też przez lata przedłużałam paznokcie, bo nie byłam w stanie ich naturalnie zapuścić, co jeszcze bardziej niestety dojechało moją płytkę. Słuchajcie, to jest pierwszy raz, kiedy ja zapuściłam swoje tak mocne, tak twarde paznokcie, że nic nie jest w stanie ich złamać, i to jeszcze zapuściłam je w tak szybkim czasie. Jestem zachwycona, a wszystko to oczywiście za sprawą odpowiedniej pielęgnacji od zewnątrz i od wewnątrz. I tutaj słuchajcie, chcę wam polecić idealny pomysł na prezent, który będzie strzałem w dziesiątkę dla wszystkich. Wiecie, jak to jest z nietrafionymi prezentami, każdy chce ich uniknąć, więc tutaj mam dla was takiego pewniaka. Przy okazji współpracy z marką Primabiotic chcę powiedzieć wam o wyjątkowej promocji. To jest kolagen, który ja stosuję. Jeżeli kupicie 2 opakowania tego kolagenu, to nalicza wam się rabat 100 zł. Natomiast ja mam też swój prywatny kod na minus 10%, który łączy się z tą promocją, dając wam jedną dużą zniżkę. Jest to świetny pomysł na prezent, dlatego że jeżeli kupicie 2 opakowania, to jedno możecie zatrzymać dla siebie, a drugie podarować bliskiej wam osobie, lub możecie załatwić 2 prezenty przy okazji jednej promocji. Link i kod rabatowy załączę wam w opisie pod filmem. A teraz dlaczego uważam, że jest to strzał w dziesiątkę dla każdego? Kolagen powinni stosować zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Po 25 roku życia w naszym organizmie jest tego kolagenu coraz mniej. Nasz organizm po prostu mniej go produkuje, dlatego ważne jest to, żeby go suplementować. Ja nie lubię tylko mówić o efektach, ja wam lubię te efekty pokazywać. Kochani, ja wam chciałam tylko tutaj teraz pokazać, że zapuszczenie tak długich paznokci w tak szybkim czasie i tak mocnych graniczyło dla mnie z cudem. Oprócz efektów na paznokciach zobaczycie efekty też w stanie waszych włosów, waszej cery, w waszym samopoczuciu. Wiecie, że ja po latach rozjaśniania włosów postanowiłam zapuścić moje naturalne, mocne, lśniące włosy. Ilość baby hairów obecnie jest zachwycająca dla mnie. Tak samo jak efekty na cerze. Jeżeli chcecie, żeby wasza cera była pełna blasku, taka świetlista, jędrna, sprężysta, chcecie zapobiegać powstawaniu pierwszych zmarszczek, to suplementacja kolagenu będzie tutaj kluczowa. I dlatego też jest to idealny prezent, czy to dla waszej mamy, czy to dla waszej babci, czy to dla waszej córki, czy to dla waszych mężczyzn. A jedno opakowanie przy okazji tej promocji możecie zatrzymać też dla siebie. Tak więc jeszcze raz zostawiam wam link w opisie pod filmikiem wraz z kodem rabatowym, no i dajcie mi znać, czy jedno opakowanie zostawicie dla siebie, czy sprezentujecie może oba opakowania komuś bliskiemu. I jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość dla Polek mieszkających w Anglii. Dziewczyny, wiem, że jest was tutaj na moim kanale sporo i zawsze jak pokazuję kolagen, to dostaję pytania, czy moja promocja dotyczy też kobiet z Anglii i czy w ogóle wysyłka do Anglii jest możliwa. Tak więc mogę już oficjalnie ogłosić, że wysyłka do Anglii jest możliwa, co więcej, jest to bezproblemowa i szybka wysyłka, dlatego że będą te kolageny wysyłane do was prosto z Anglii. Co więcej, tak, moja promocja również będzie dotyczyła zamówień właśnie do Anglii, więc jest to już oficjalna, potwierdzona informacja. Zostawiam wam link w opisie pod filmem i teraz już wszystkie, gdziekolwiek jesteśmy, możemy robić zakupy. Ja, kochani, jestem już gotowa. Na prędkości podkręciłam sobie jeszcze troszkę mocniej włosy, bo znając życie i tak opadną, więc postawiłam trochę mocniejszy skręt i tak to się prezentuje. No i mam jeszcze
do tego kremowe kozaki. Jesteśmy już w Grantley Hall i idziemy na świąteczne afternoon tea. Jest ze mną Karolina, więc widzimy się już w środku. Opuściłyśmy już Grantley Hall i jeszcze teraz przyjechałam do Karoliny, w tle leci The Holiday, a Karolina przygotowuje super świąteczne drinki, zaraz wam pokażę, bo wyglądają po prostu obłędnie. To jest też fajny pomysł dla was, jeśli chcecie przygotować coś fajnego na jakąś świąteczną imprezę lub świąteczny wieczorek. Wow, no zobaczcie, jak to nie jest najbardziej świąteczny drink, jakiego widzieliście, to ja nie wiem, wygląda obłędnie. Tutaj w tej bombce mamy aperol i sok żurawinowy i na dole jest prosecco. I do tego oczywiście ozdoba z rozmarynu, żurawiny i z lodu, ale cudo. Teraz śmieję, że jakbyśmy wypiły kilka takich drinków, to byśmy skończyły jak Cameron Diaz w The Holiday. Kocham tą scenę. Kochani, jestem już w domu, co to był za magiczny dzień. Na dworze jeszcze był przymrozek, więc to wszystko naprawdę wyglądało tak zimowo, tak magicznie. Jeszcze ten taki stary styl angielski, no naprawdę zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Teraz już przebrałam się w wygodne ciuszki, jak widać, bo jest tak naprawdę dopiero 19, więc będę jeszcze montować ten vlogmas, który teraz oglądacie, ale być może zacznę montować go teraz, a dokończę jutro rano, bo Dan zaproponował, że może obejrzymy jakiś świąteczny film. Nie mogę sobie odmówić tej okazji. Świątecznych filmów się nigdy nie odmawia. A jak nagrywam dzisiaj tego vloga, to jest 6 grudnia. Wy oglądacie go 7 grudnia, ja nagrywam 6 grudnia, no i są Mikołajki. No i słuchajcie, Anglicy nie obchodzą czegoś takiego jak Mikołajki 6 grudnia. To jest grudniowy dzień jak co dzień, ale Dan wie, że Polacy mają 6 grudnia Mikołajki i słuchajcie, Dan mnie obudził dzisiaj rano i powiedział: idź zobacz, czy Mikołaj był. Ja mówię: no przestań. I znalazłam słodycze. Jak to na małego Mikołaja przystało, moje ulubione Quality Street, więc rozczuliło mnie to, słuchajcie, wiecie, no tak, dosłownie taka mała rzecz, cukierki, ale to, że czekały na mnie i że Dan pomyślał, że w sumie to jest moja tradycja, ten mały Mikołaj, nic wielkiego, a tak cieszy. I właśnie te małe rzeczy cieszą najbardziej, więc no po prostu rozczulił mnie tym, jak mnie obudził i powiedział, żebym poszła zobaczyć, czy Mikołaj, bo poczułam się dosłownie jak małe dziecko. Potem moja mama jeszcze sprawiła mi prezencik i jakoś tak, wiecie, ten cały dzień był taki no taki magiczny po prostu. A że zawsze piszecie mi, że najbardziej lubicie to, że ja cieszę się z tych takich małych rzeczy, dosłownie jak dziecko. I to jest prawda, bo zawsze powtarzam, że trzeba nauczyć się zauważać i cieszyć się z tych najmniejszych rzeczy, które przytrafiają nam się każdego dnia, zamiast cieszyć się tylko wtedy, kiedy dzieją się jakieś takie wielkie momenty szczęścia, bo te momenty to są dosłownie momenty od czasu do czasu, kiedy dzieją się jakieś wielkie, wielkie wydarzenia. A życie składa się z tych malutkich chwil.
które trzeba dostrzegać i cieszyć się z nich, bo to one towarzyszą nam każdego dnia. I jeżeli nauczymy się je dostrzegać i cieszyć się z nich, to to prowadzi do dużego szczęścia każdego dnia, a nie tylko od okazji do okazji, jak dzieje się coś wielkiego. Tak więc proszę Was, żebyście zastanowiły się teraz, jakie trzy takie najmniejsze miłe rzeczy przytrafiły Wam się dzisiaj. I tutaj mówię nawet o takich rzeczach jak, nie wiem, jechałyście gdzieś i po drodze mijałyście przepiękny, ośnieżony krajobraz, albo wypiłyście jakąś pyszną, świąteczną kawę. Może ktoś Wam zrobił właśnie taki jakiś mały prezencik, albo uśmiechnął się do Was na ulicy. To są te małe rzeczy, które towarzyszą nam każdego dnia i trzeba nauczyć się je doceniać, więc jeżeli chcecie, możecie napisać te trzy małe rzeczy w komentarzu pod tym vlogmasem. Jeżeli nie, to oczywiście rozumiem, możecie zatrzymać to dla siebie najważniejsze, żebyście te trzy małe rzeczy dzisiaj znalazły. Laptop już gotowy do montażu, zrobiłam sobie jeszcze zimową herbatę na wieczór. Przepis na tą herbatę podawałam z tego, co pamiętam, w pierwszym vlogmasie, więc tam Was w razie co odsyłam. Do tego wzięłam na wynos dla mnie i dla Dana scones. To jest taki tradycyjny angielski wypiek, który może być na słodko lub na słono. Ten akurat jest na słodko. No i trochę pomontuję vlogmas w takiej sprzyjającej świątecznej atmosferze, a potem obejrzymy razem z Danem świąteczny film. Swoją drogą, kochani, tak próbuję się uczesać, ale czy Wy widzicie te szalone baby hairki wszędzie na mojej głowie? To jest oczywiście efekt pielęgnacji od zewnątrz i od wewnątrz, właśnie tym kolagenem, którym Wam mówiłam. No nie kłamałam, jak mówiłam, że włosy i paznokcie odrastają jak szalone. Mimo że chwilowo włosy mogą być cięższe w stylizacji, to no o taki efekt zdecydowanie chodziło, żeby te włosy odrastały zdrowe, mocne, silne. A w kolejnym vlogmasie czeka nas wycieczka, będzie mega świątecznie, więc koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby żaden vlogmas Was nie ominął. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, koniecznie zostawcie kciuki w górę, jeśli film Wam się podobał. Pomaga mi to w tym, żeby mój kanał rósł i cały czas się rozwijał. Ja się już z Wami żegnam, idę montować to, co właśnie teraz oglądacie i do zobaczenia w kolejnym vlogmasie. Pa! Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.